Na spotkaniach władz Waszych organizacji, na przykład spotkaniach zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji czy walnego zebrania członków, podejmujecie różne decyzje, które mają wpływ na działania Waszej organizacji. Potwierdzeniem tych decyzji są dokumenty. O czym pamiętać przy przygotowywaniu dokumentów? O co zadbać, żeby one były zrobione w sposób dobry, bezpieczny, formalny? O tym dzisiaj opowiemy. Najpierw wyjaśnimy sobie w ogóle, o jakich dokumentach mówimy. Są to najczęściej notatki ze spotkań, uchwały, protokoły i listy obecności. O co zadbać, przygotowując dokumenty ze spotkań władz Twojej organizacji? Dokumenty możemy podzielić na te formalne i takie nieformalne. Te formalne to na przykład protokół, uchwała, lista obecności. Muszą być one przygotowane w formie pisemnej, papierowo albo elektronicznej. Muszą być podpisane. Jeśli robimy dokumenty w formie papierowej, no to podpisujemy odręcznie. Jeśli robimy dokumenty w formie elektronicznej, to podpisujemy je elektronicznie, czyli profilem zaufanym albo elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Jeśli chodzi o dokumenty nieformalne, na przykład notatki ze spotkań, to warto, żeby one również były zrobione w formie pisemnej. Nie muszą być podpisane. Chodzi o to, żebyście u Was w Waszej dokumentacji mieli informację o tym, że takie spotkanie się odbyło i o czym na nim rozmawialiście. Nie będziecie tego nigdzie wysyłać do żadnej instytucji. To jest ważne dla Was i dla osób, które przyjdą po Was. Kto podpisuje się pod dokumentami ze spotkań władz? Dokumenty ze spotkania powinny być podpisane przez osoby uprawnione do tego z danego organu. Bardzo to jest trudne. Kto to ma być? No na przykład, jeśli to jest zarząd, to oczywiście podpisują to osoby zgodnie ze sposobem reprezentacji. Ale jeśli mamy mały zarząd, to mogą się podpisać też wszystkie osoby. Trzyosobowy zarząd, trzy osoby się podpisują i od razu macie listę obecności. Pamiętajcie o tym. To jest taka wskazówka dla Was, żebyście nie robili dodatkowych dokumentów, tylko podpisywali w taki sposób, żeby sobie ułatwić działanie. Kiedy dokumenty ze spotkań władz mogą nam być potrzebne? Dokumenty ze spotkania władz są nam potrzebne w różnych sytuacjach, bo są potwierdzeniem decyzji, jakie na tym spotkaniu podjęliśmy. I tak, na przykład, mogą być potrzebne w sytuacji formalnej. Jeśli zmieniamy władzę, no to musimy zgłosić informację do KRS-u, czyli musimy dołączyć dokumenty potwierdzające tę zmianę, na przykład uchwała o zmianie zarządu. Inną sytuacją jest na przykład kontrola organów zewnętrznych. Tutaj musimy przedstawić podjęte decyzje i pokazać różnego rodzaju dokumenty. Jeszcze inna sytuacja to taka, jeśli na przykład chcemy wziąć udział w jakimś projekcie i potrzebujemy dokumentu uchwały o jakimś partnerstwie. To jest taki dokument, który przedstawiamy tylko tam, wewnętrznie, do jakiegoś projektu. Więc w bardzo różnych sytuacjach dokumenty nam się przydają, ale przede wszystkim one pokazują po prostu naszą historię, historię działania naszej organizacji. Trzymamy kciuki za porządek w dokumentach i za to, że one będą zrobione w sposób zrozumiały i przejrzysty dla Was. A jeśli chcecie dowiedzieć się o innych formalnościach związanych z działaniem w organizacjach pozarządowych, to zajrzyjcie na tę playlistę.